kochani, witam Was serdecznie ponownie na moim kanale i dzisiaj mam dla Was test porównawczy dwóch paletek. Troszeczkę się zbierałam i zbierałam do tego porównania, ale naprawdę sama jestem ciekawa, jak te paletki dwie się sprawdzą. Jedna już wiem, jak się sprawdza, a druga, no nie wiem, bo jeszcze jej nie używałam. I chodzi tutaj właśnie o porównanie tych dwóch paletek. Jedna to jest Nude Light by Huda Beauty, a druga to jest taka tańsza wersja właśnie z marki W7 Bare All Exposed. Więc zobaczymy. Ja za chwilę Wam je obie pokażę i zobaczycie, że one naprawdę są bardzo, bardzo podobne do siebie. Zobaczcie, tak się prezentują. To jest paletka Huda Beauty, a to jest paletka W7. Zobaczcie, czyż one nie są podobne do siebie? No ja bym powiedziała, że są bardzo podobne. Jedyne, czym się różnią, to powiedziałabym, że ten cień nie występuje w tej palecie z Huda Beauty, ale reszta to naprawdę jest bardzo łudząco podobna do siebie. Powiem Wam, no jestem bardzo ciekawa właśnie, jak to się sprawdzi. I powiem Wam, że tą paletkę z Huda Beauty bardzo lubię i ją no, używam w miarę możliwości, bo ja mam tyle palet, że ciężko mi po prostu używać cały czas jednej. Jak widzicie, makijaż twarzy mam już na sobie, bo testuję podkład i korektor. Z racji tego, że mam nowy korektor na twarzy, nie nakładam go na powieki, ponieważ no nie wiem, jak on się będzie sprawdzał i nie chcę po prostu później mieć tak jakby zaburzonej opinii, jak się będą te cienie prezentowały. Więc użyję dzisiaj sprawdzonego korektora pod cienie i będzie to korektor z XX Revolution. Bardzo go lubię i nałożę go sobie po prostu na powieki, a Wy w tym momencie zobaczycie swatche porównawcze tych cieni z obu palet. Okej, kochani, korektor mam już nałożony, widzieliście swatche, także przechodzimy do działania, ja Was teraz zbliżę oczywiście. Mam tutaj dwa komplety pędzelków, jeden do jednej palety, drugi do drugiej palety i będziemy sobie wykonywać jedną paletą na jednym oku makijaż, a drugą na drugim, żeby zobaczyć po prostu, czy te makijaże będą troszkę do siebie spójne. Okej, kochani, więc zaczynamy od tych beżowych cieni, które znajdują się w środku, które będę nakładać tutaj pod łuk brwiowy po prostu. Umówmy się, że z mojej prawej strony będzie paletka W7, a z mojej lewej strony będzie paletka z Huda Beauty. Dobra, to zaczynam od paletki z Huda Beauty. I teraz będę nakładała beż z palety W7. On już widzę w opakowaniu, że jest mniej sprasowany i troszeczkę bardziej się pyli. Ale powiedziałabym, że naprawdę wyglądają bardzo podobnie do siebie. Nie powiedziałabym, że jest jakaś różnica, chociaż może ten jest troszeczkę w tonie może bardziej różowy, ale to jest minimalna różnica. Dobra, no to teraz przechodzimy do załamania powieki. I do załamania będę używała tutaj tego takiego czekoladowego cienia, który tutaj również się znajduje w paletce W7. Po prostu będę starała się używać podobnych cieni albo takich samych, które znajdują się w paletkach. Dobra, to teraz będę nakładała ten sam cień, albo podobny właśnie, tutaj ze strony właśnie W7. No, on już widać, myślę, że widzicie Wy również różnicę w tonacji tego cienia. Może teraz będzie lepiej chyba, nie? Zobaczcie, że ten ze strony W7 jest bardziej cieplejszy, ten jest bardziej chłodniejszy. Ale rozciera się tak samo dobrze. Więc naprawdę, naprawdę fajnie. Dobra, kochani, to teraz będę nakładała cienie na całą powiekę i tu będzie ten cień z palety Huda Beauty, a w palecie W7 będzie to ten odcień tutaj. Więc zaczynam od palety Huda Beauty i on wędruje tutaj właśnie na górną powiekę. Wycieram palet i nakładam cień z palety W7. Ten już jest tak jakby mniej różowy, mniej rose gold. Ma dużo mniej bazy, bym powiedziała, w sobie.
No myślę, że to jest dosyć zauważalne, prawda? Mi się wydaje, że tutaj będę musiała dużo więcej nałożyć tego cienia, żeby zbudować podobny efekt. Z tej strony musiałam nałożyć tak około 4 warstw tego cienia, żeby zbudować efekt podobny do tej strony właśnie z Huda Beauty. To teraz przejdziemy do dolnej powieki i zaczynam również od tych ciepłych brązów, które nakładałam tutaj w załamanie. I teraz ten cień z palety był 7. No wiecie, tymi paletami jakichś mocnych makijaży nie można zbudować, tym bardziej, że nie ma tutaj żadnego takiego bardzo ciemnego brązu albo czarnego odcienia. Teraz będę nakładała cień tutaj właśnie w wewnętrzny kącik, tak jakby dolnej powieki i zdecydowałam się na te dwa tutaj fioletowe odcienie. I zobaczymy właśnie, jak one się będą sprawdzały, jak one tu będą wyglądały. I teraz odcień z palety W7. No i tutaj jest podobna historia. On ma błysk w sobie, tylko jakby tak dosyć mało tej bazy właśnie fioletowej i muszę go więcej nałożyć, żeby uzyskać efekt podobny albo taki sam jak po stronie właśnie Hudy. Wiecie co, bardzo mi brakuje tutaj jakichś cieni właśnie takich, które mogłabym nałożyć w kącik, bo jak widzicie, no tutaj nie ma żadnego takiego bardzo jasnego, połyskującego cienia, więc użyję po prostu, rozświetlacza Highlight, albo Turbo Highlight, tak, z Glam Shopu, tutaj wewnętrzny kącik. Bo nie mogłabym tak zostawić bez. Chciałabym zrobić teraz kreskę przy linii rzęs, ale no te paletki niestety nie dają mi bardzo takiej możliwości i wydaje mi się, że po prostu że zostawię to po prostu tak jak jest, już nie będę nic więcej kombinować. Wiecie co, tutaj są jeszcze dwa takie lekko brzoskwiniowe odcienie i ja sobie nimi po prostu tutaj wyblenduję troszeczkę wyżej to załamanie. Okej, kochani, teraz nałożę sobie tusz. Jest to tusz Light Camera Lashes z Tarte. Bardzo lubię ten tusz. Okej, kochani, rzęsy mam już wytuszowane. Zrobiłam to na przyspieszeniu, bo nie traci czasu na to. Tak prezentują się makijaże. Zobaczcie, ten troszeczkę jakby był w stronę cieplejszą, bym powiedziała. Ten jest troszeczkę chłodniejszy, ale wydaje mi się, że obydwa wyglądają dosyć podobnie. I tak, jedynie co, no to właśnie te błyski z W7, one są ładne, ale trzeba je po prostu kilka razy nakładać, bo no nie zbudujesz od razu nimi takiego efektu jak po stronie Huda Beauty, więc te błyski z Huda Beauty są rzeczywiście lepsze niż te od W7, ale powiem wam, że z tą paletką W7 nie pracowało mi się wcale źle, bo te cienie się fajnie rozcierały, fajnie się łączyły ze sobą, no błyski, no trzeba było się trochę namachać tym palcem, żeby zbudować jakiś fajny efekt, bo one tak jakby mają dużo drobinek, ale mało po prostu bazy kolorystycznej w sobie, przez co trzeba je po prostu nakładać i no i po prostu tak to wygląda. Dajcie znać koniecznie, co wy myślicie na ten temat. Powiem wam, że ta paletka nie wypada źle na tle tej, no ale trzeba z nią po prostu troszeczkę dłużej pracować. Tak się zastanawiam, czy robić test trwałości tych cieni, ale chyba zrobimy. I w takim razie spotkamy się po iluś tam godzinach i wtedy zobaczymy, jak się utrzymały właśnie te cienie po stronie W7 w stosunku do cieni po stronie Huda Beauty. Bo też jestem bardzo ciekawa właśnie, czy one się nie ściastkują, czy nie będą zanikały w ciągu dnia. No bo po prostu no nie są to takie same palety, a niby ta jest tak jakby, no powiedzmy, podróbką tej, więc powinna po prostu być taka sama. No i zobaczymy, jak ona będzie się
prezentowała. Ten makijaż wyszedł taki bardzo dzienny, neutralny, taki do pracy, na spacer albo nie wiem, na przykład na wyjście, na spotkanie z rodziną. Okej, kochani, więc w takim razie widzimy się po prostu po kilku godzinach i podsumujemy sobie, jak utrzymywały się te cienie przez cały dzień. No powiem wam, że jestem bardzo ciekawa. Huda Beauty W7. Do zobaczenia za chwilę. Hej kochani, widzimy się na podsumowaniu tego, jak utrzymywały się te cienie. Mamy godzinę 19:36, więc upłynęło jakieś, ja liczyłam test od 10:30, bo zapomniałam o tym powiedzieć oczywiście, więc mamy jakieś 9 godzin, myślę, że to dosyć długo. No i zobaczmy, co tutaj się zadziało. Powiem wam, że jeżeli chodzi o maty, to maty wyglądają dalej tak samo, bo oczywiście bardziej przypatruję się na tą stronę z W7, bo ona ma odpowiadać właśnie stronie Huda Beauty i powiem wam, że ta strona wygląda nie najgorzej, aczkolwiek wydaje mi się, że ten fioletowy odcień, teraz wam pokażę, tutaj muszę bliżej trochę, że ten fioletowy odcień troszeczkę stracił na intensywności tutaj w środkowym kąciku i wydaje mi się, że właśnie ten błyszczący cień tak jakby zgubił swój blask. Zobaczcie, on już nie jest taki błyszczący jak był wcześniej, chociaż i tak nie był jakiś mega błyszczący, ale wydaje mi się, że teraz jest w stronę taką bardziej matową, czyli po prostu tak jakby te drobinki, nie wiem, opadły? O ile w ogóle takie stwierdzenie jest poprawne. Ale takie jest nasze wrażenie. I powiem wam, że tak z daleka patrząc, to na pewno nikt by niczego nie zauważył. Nawet powiem wam, że pytałam się męża mojego, czy widzi w ogóle różnicę w tonacji. Nie mówiłam mu wcześniej, że mam po prostu dwie różne paletki na oczach. To powiedział, że nie, że dla niego wyglądają zupełnie tak samo. Mimo to, że ta jest troszeczkę cieplejsza niż ta strona, to powiem wam, że nikt tego nie zauważy na pierwszy rzut oka. Różnica cen tych paletek jest naprawdę przeogromna, bo tu mamy 139 zł, a tu mamy niecałe 13 zł. Czyli tutaj mamy cenę 10 razy tańszą od Huda Beauty. I czy jest to tak naprawdę warte? Powiem wam, jeżeli chodzi o maty, to mi się tak samo pracowało z tymi paletami, więc jeżeli chodzi o maty, to na pewno wybrałabym tą. Jeżeli chodzi o błyski, no tutaj już bym się zastanawiała, wiecie? Ale myślę, że w końcu i tak bym się zdecydowała na to, aczkolwiek no tu mamy, kurczę, 10 razy taniej. Ale jeżeli komuś zależy bardziej na matach niż na błyskach, to serdecznie polecam tą paletę, bo powiem, błyski są tutaj, tylko no tak jak mówiłam, trochę trzeba z nimi popracować, żeby były. No i jak widać, nie utrzymują się jakoś bardzo długo, bo tracą moim zdaniem na intensywności, więc trzeba by było dokładać. A jeżeli zależy wam na fajnych matach i na fajnych błyskach, no to już trzeba troszeczkę bardziej zainwestować. I tak jest moje zdanie. Mam nadzieję, że podobał wam się filmik, że dacie kciuka do góry, że zasubskrybujecie mój kanał, zostawicie jakiś komentarz. No i oczywiście, że spotkamy się w następnym filmiku, na co bardzo, bardzo liczę. A teraz już żegnam się z wami i dziękuję serdecznie. Do następnego filmiku. Buziole, pa!